Pamiętacie może, jak ostatnim razem mówiłem o swoim podejściu do instytucji naukowych, o nauce tak zwanej głównego nurtu i o moich zastrzeżeniach bezczelnych co do niej? No więc chciałem zacząć swoje przemyślenie na temat jednego chyba z takich głównych popularno-naukowych tematów, który się pojawia w mediach, mianowicie mechanice kwantowej i tego, jak jest przedstawiana i dlaczego ja się z tym przedstawieniem do końca nie zgadzam. Zasadniczo, zaraz obok teorii względności, mechanika kwantowa jest prezentowana jako coś z definicji dziwnego. I jedną z tych dziwności, podstawowych dziwności, ma być wszechobecne w niej prawdopodobieństwo. Taka zasada, że tam nic, w przeciwieństwie do jakiejś mechaniki klasycznej czy do naszych takich codziennych przyzwyczajeń, że są pewne rzeczy pewne, niezmienne do ustalenia, że można dokonać jakiegoś pewnego pomiaru, to że mechanika kwantowa jest ponoć, ma tą nieintuicyjną dla nas cechę, że tam nic nie można zmierzyć dokładnie. Wszystko jest tylko z jakimś pewnym prawdopodobieństwem. Nie można nawet niczego teoretycznie policzyć. Jakiegoś położenia, jakiejś wartości, parametru. Nie można dokładnie odtworzyć żadnego pomiaru, nawet w teorii. I to ostatnie słowo, nawet w teorii, jest tutaj kluczowe. Bo zauważcie, że przecież w praktyce, niezależnie jakiego modelu byśmy nie użyli, to przecież nigdy nie jesteśmy w stanie niczego zmierzyć stuprocentowo dokładnie. I żaden pomiar nie daje się stuprocentowo dokładnie powtórzyć. To, że nam w szkole mówią zadanie, stoi klocek na większym klocku, jak nie działają na niego żadne siły, to się nie przesunie. Bez uwzględniania tarcia. Powiedzmy, że jest sobie jakieś ciało, nie działają na nie żadne siły. No, takie zadanie w szkole na fizyce. I to jest właśnie teoria, bo w praktyce nie ma takiego ciała, na które nie działają żadne siły. Więc w praktyce, jakbyśmy chcieli być naprawdę ściśli, to również jedyny praktyczny opis, jaki mamy, to pewne prawdopodobieństwo tego, co się stanie, tego, co się dzieje. Postawię sobie cegłówkę na stole i z mechaniki klasycznej wyjdzie mi, że ona nie powinna się stąd ruszyć. Wrócę za 100 lat, obawiam się, że już jej tam może nie być. Ponieważ w tym naszym makroświecie, w tym, którym się poruszamy, bywa tak, że rzeczywiście są sytuacje, kiedy w granicy błędu pomiarowego, który nas satysfakcjonuje, rzeczywiście nic się nie dzieje, to sobie możemy robić takie uproszczenia. Jak patrzymy, przyszło mi do głowy, bo niedawno oglądałem u znajomych krajobrazy gór, zdjęcia. Można tak patrzeć i rzeczywiście przez długi czas nic się nie zmieni. Czasem się zobaczy, a to przejedzie samochód gdzieś tam w oddali, a to ptak przeleci. I w momencie, kiedy zmieniamy skalę na coraz mniejszą, to zauważamy, że w tej przyrodzie coraz więcej rzeczy się dzieje. Woda płynie, wiatr wieje, liście się ruszają, zwierzęta łażą. Coraz mniej jest rzeczy stałych, coraz więcej jest ruchu. I jak schodzimy do mikroświata, to ta tendencja się nie zmienia. Jest coraz więcej ruchu, coraz więcej niepokoju, że tak powiem, w przyrodzie, dynamiki. Więc kiedy schodzimy na skalę subatomową, atomową i podatomową, to nie powinniśmy być zdziwieni, że tam się już dzieje tak dużo, że my nawet teoretycznie nie jesteśmy w stanie opisać tego modelem, który by zakładał jakiś bezruch. Więc jedyne, co nam pozostaje, to opisywanie jakichś prawdopodobieństw zjawisk, bo po prostu ciężko jest operować na czymkolwiek innym. Mechanika kwantowa po prostu opisuje poziom, gdzie nie warto i nawet jest to trudne technicznie
opisywać bez ruchu. I stąd moim zdaniem też właśnie w praktyce wynika na przykład zasada nieoznaczoności, że nie można jednocześnie dokonać precyzyjnie dwóch rodzajów pomiarów, na przykład pędu cząstki i jej położenia. I nie wiem dlaczego podnosi się to rangi jakiejś fundamentalnej zasady, skoro jest przecież bardzo dobra analogia, nie wymagająca żadnej magii. Jak coś nam się szybko porusza, my robimy temu, próbujemy dokonać pomiaru, na przykład robiąc temu zdjęcie, no to jeżeli będzie to bardzo krótki czas naświetlania, to uchwyci mnie rzeczywiście mniej więcej, gdzie to element jest, ale nie odcyfrujemy z tego zdjęcia jego prędkości. Natomiast jeżeli zrobimy większy czas naświetlania, no to będziemy mogli zmierzyć prędkość bardziej precyzyjnie z tego rozmazu, jaki powstanie, ale ten sam rozmaz sprawi, że nie będziemy wiedzieli dokładnie, gdzie ten element się znajdował, no bo bierzemy przedział czasu, większy przedział czasu. W przedziale czasu nie może być jednego położenia, jak coś się porusza. I żadnej magii, to po prostu dużo rzeczy się rusza, więc ciężko cokolwiek precyzyjnie zmierzyć. I dlatego robimy pomiar, wychodzi taki, robimy drugi raz pomiar, wychodzi nieco inny. I dopiero ze statystyki wielu takich pomiarów wyłania się jakiś tam wzór. I te wzory to właśnie te opisują równania Schrödingera, czy inne tam równania macierzowe Heisenberga. A to, że ten wzór ma w przypadku Schrödingera nazwę równanie falowe i że występują tam takie rzeczy jak nazywane funkcją falową. Dlaczego to jest fala, skoro najczęściej mówimy o cząstkach? Skąd się bierze ten dziki ten dualizm korpuskularno-falowy? Na ten temat też mam swoje pewne przemyślenia, ale nie tylko moje. Myślę, że są też poparte pewnymi mało znanymi, konkretnymi, nawet nie teoriami, ale konkretnymi wynikami doświadczeń. I o tym powiem pewnie kiedyś innym razem, bo to jest bardziej złożony temat. W każdym razie podsumowując, probabilistycznym opisie mechaniki kwantowej nie widzę żadnych cudów. To jest dla mnie po prostu czysto praktyczne podejście. Kiedy opisujemy rzeczy, które się tak gwałtownie ruszają, że ciężko jest. Nie jest praktyczne robienie opisu ściśle deterministycznego. Już. No jak gdybyśmy zrobili taki opis, to ciężko go przetestować, bo nie jesteśmy w stanie zmierzyć tak krótkiego czasu, żeby w tym króciutkim przedziale czasu zobaczyć precyzyjnie, co się dzieje. Za mała skala. Nawiasem mówiąc, istnieją modele, wcale nie jakieś pseudonaukowe czy szaleńców, ale istnieją modele i to istnieją od dawna. Nawet pochodzące od, że tak powiem, ojców założycieli mechaniki kwantowej, które nie bazują na prawdopodobieństwie, tylko próbują tłumaczyć je właśnie podskórnie, pod leżącym jeszcze niżej mechanizmem, który pozwala liczyć pewne rzeczy deterministycznie. Na pewno. Także nie jest to wcale takie, że nikt nie próbował, nikomu się nie udało. Takie metody opisu są i mają pewne sukcesy. Również na polu doświadczalnym. Żeby ktoś nie myślił, że ta brać naukowa jest taka jednomyślna. Często się mówi konsensus naukowy. Najczęściej ten konsensus naukowy to jest jak ze świnką morską. Ani świnka, ani morska, tak samo tutaj. Ani to konsensus, ani naukowy. Ale złośliwości na bok, trzymajmy się konkretów. Na razie, do następnego.